Cześć, z tej strony witam was Ryoko. Wiem, że dzisiaj nie ma poniedziałku, dzisiaj mamy środę, ale niestety nie byłem w stanie nagrać tego odcinku w poniedziałek, ponieważ miałem turniej, a wczoraj leczyłem zakwasy. I no niestety ciężko nie było. Po 4 latach niegrania w piłki nagle poszedłem grać, ale za to dostałem koszulkę. 3 sponsorów, więc jest ok. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Ale przez 2 dni nie byłem w stanie. Ale wracając do tematów, to jest kolejny odcinek z przygód Sama B, który walczy na wyspie Banoja z hordą zombie. I nasza misja to w drodze. Porozmawiaj z Jean. Dobra, więc Jean mamy tutaj. Ciekawe, co ma nam do powiedzenia. Dobra, pominiemy. Dobra, bierzemy tą misję, tak? Poszukajmy żywności, leków. A to jest dalej ta sama misja? Tak. Mam się iść do samochodu. Ta misja chyba będzie dłuższa. 819 metrów. No to... jazda! Idziemy już opancerzonym samochodem. Wcześniej było gówno widać, teraz tym bardziej. Dobra, dawać mi ich na drogę. O, jedziemy przez tunel. O kurwa. Biegnie jeden za nami, ale to chuj z nim. Wow. Mamy jechać dalej tędy? Aha, skręcamy w lewo, dobra. Wydaje mi się, albo jedziemy na stację. Tam, gdzie pierwszy raz zobaczyliśmy tańczących zombie. Te ługi bugi wygibasy zombiaków. Dobra, jedziemy dalej. Stacja powinna być... tuż za tym rogiem. No, ale nie mamy jechać na stację. Wow. Akt drugi, no popatrzcie. Czyli chyba wydostaliśmy się z wyspy. Tak, miasto Murezby. Rozdział 5. Mieszane uczucia. Tu już będzie troszkę trudniej. Mamy cutscenkę. I mamy tarana. Głos z niebios. Ale mamy dalej. Dalej wątek główny. Więc mamy się pozbyć tarana. Dobra, więc przeszliśmy misję. Więc na tym skończę ten odcinek. No i sobie jeszcze pozbieram parę rzeczy. Jeszcze mam trochę spraw do pozałatwiania dzisiaj. Ja powiem wam, że leku ostatnio nie mam. Co chwilę coś.
Ale jesteśmy już dalej niż wyspa Banoja. Jesteśmy w mieście Moresby. Tam jest dwóch zombie. O, zakłady mięsne. Banoi Meat. Tutaj też dwóch zombie. Nie będę nawet do nich podchodził. Skitramy się po prostu tutaj. Albo wiecie co? Zrobię to. Waląc do nieba bram, zapiszę sobie to na wszelki wypadek. Mam taki notes, w którym zapisuję sobie wszystkie odcinki, żeby się nie pogubić. Mamy dzisiaj odcinek 24, a misja waląc do nieba bram powinna być odcinkiem 25, ale skoro jak nie nagrałem tego odcinka w poniedziałek, to zrobię to teraz. Najpierw może wyeliminuję tych. Będzie walił we mnie, czy dalej w nich? To chyba nic nie daje. Będę musiał to chyba zrobić tak. Wow, ale zjebałem. Wow, 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 wow. Z lekcja to zjebałem, przyznaję. Ale fajnie to płonie. Niech się palą na razie. Bo chodzi mi głównie o tych. Staranem jeszcze nie chcę mieć bezpośredniego kontaktu. Wow! Ale mnie odepnął! Kurde, nie można się do niego odwracać nawet bokiem. Jeszcze raz go podpalimy. Dobra, jakieś punkty dostaliśmy. Palcie się, sukiń syny. A, mogłem w sumie tędy wejść. Ale to jest chyba jakiś cmentarz. Wszyscy pokonani. Dobra, tam ktoś jest. Zjedz sobie tego batonika. Dobra, otworzyli nam kościół. Tu w sumie powinno być dużo broni. Tu się nawet nie zapuszczam na... Kościół Świętego Krzysztofa, no popatrzcie, popatrzcie. Ale tutaj już są nowe zadania, więc Święta Cisza będzie następnym odcinkiem. Weszliśmy do kościoła, dobra. O, co jakieś rodziny. Patrzcie na te zdjęcia, to jakbym Simsy oglądał. O, tu jest pełno żarcia. O, patrzcie, nawet jest akcent polski. Jezus. Jest polski akcent, więc jest gitara.
Wody już chyba nie mogę zbierać. Dobra, z tą próchwą będę musiał porozmawiać, ale to w następnym odcinku, więc teraz żegnam się z wami. Dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek. Przepraszam za 2 dni zwłoki, ale już go wrzucam na YouTube'a, więc z mojej strony to na tyle. Zapraszam jeszcze tylko na moje 2 portale społecznościowe, Facebook oraz Twitter o nazwie Ryoko Life. Tak samo na mojego Patronite'a, jeżeli chcecie wesprzeć mnie w tym, co robię, jeżeli chcecie, żeby moje filmiki były wyższej jakości i lepszymi programami nagrywane, bo oczywiście one są płatne, tak? Nie jestem w stanie na to wszystko wyłożyć pieniędzy, od czasu do czasu kupię sobie nowy sprzęt, ale nie wszystko jestem w stanie kupić na raz. Tak samo odcinki plenerowe, jeszcze nie kupiłem praktycznie żadnych rekwizytów, a mam gorsze wydatki. Niestety rachunki, polisa i alimenty do tego wchodzą, więc na razie nie jestem w stanie kupić tego wszystkiego, jeszcze remont się zbliża. Więc jeżeli chcecie mnie wesprzeć, zapraszam na mojego Patronite'a, również pod nazwą Ryoko Life. A z mojej strony na dzisiaj to tyle. Dziękuję za to, że ze mną byliście, liczę na jakieś łapki w górę i przypominam, że mój cel to 5000 łącznych wyświetleń mojego kanału. Już zostało naprawdę niewiele, więc proszę, pomóżcie mi wbić do końca tego roku. A teraz żegnam się z wami i życzę wam miłego dnia. Z tej strony mówił dla was Ryoko. Trzymajcie się, cześć!